Co prawda mamy już kalendarzową jesień i wakacje niestety już się skończyły, ale wypadałoby je trochę powspominać, dlatego zapraszam Was na recenzję książki Lato drugiej szansy autorstwa Morgan Matson. Lato drugiej szansy swoim klimatem przypomina mi ostatnią piosenkę autorstwa Nicholasa Sparksa, którą jak zapewne wiecie, uwielbiam i do której jestem mega przywiązana. W Lecie drugiej szansy znalazłam mnóstwo podobieństw pomiędzy tymi dwoma książkami, ale to mi zupełnie nie przeszkadzało i Lato drugiej szansy czytało mi się naprawdę rewelacyjnie. Na tle swojego rodzeństwa Taylor Edwards wydaje się, że jest dość przeciętną nastolatką. Jej brat jest takim mistrzem zapamiętywania wszelkich informacji, jest naprawdę geniuszem, jeśli o to chodzi. Koleś mnóstwo czyta, mnóstwo rzeczy zapamiętuje, sypie ciekawostkami jak żartami, startuje na uniwersytet. Natomiast młodsza siostrzyczka Taylor, Gelsie, nie mylić mi tu z Kelsey z Klątwy Tygrysa, Gelsie zaczyna stawiać swoje pierwsze kroki w balecie. Naprawdę dziewczynka mnóstwo czasu spędza na wszelkiego rodzaju ćwiczeniach, na rozciąganiu się, na układaniu włosów i tego typu sprawach. I przez to Taylor, która nie ma jakiegoś takiego większego hobby, która jeszcze nie znalazła swojej drogi na tej ziemi, dlatego wydaje jej się, że jest taka dość przeciętna. W dniu 17 urodzin Taylor na rodzinę Edwardsów spada katastrofalna wiadomość wiążąca się z tym, że ojciec Taylor jest nieuleczalnie chory, już nic nie da się zrobić i prawdopodobnie to lato będzie ostatnim latem w jego życiu. Dlatego wszyscy wspólnie decydują się spędzić to lato razem w domku nad jeziorem Lake Phoenix. Jednakże powrót nad jezioro to także szansa, żeby poznać bliżej swojego ojca, żeby zadać mu te najważniejsze pytania, żeby pomóc mu przejść przez te ostatnie, najcięższe dni. Dziewczyna boi się wszelkiego rodzaju konfrontacji, kiedy jakikolwiek problem pojawia się na drodze, ucieka z krzykiem i nie ogląda się za siebie. Podobnie mam ja. Jeżeli na drodze pojawia się jakiś problem, bardzo często po prostu chowam głowę w piasek i czekam na to, co się wydarzy, zamiast po prostu stawić czoła wyzwaniom. Ja bardzo rzadko płaczę ostatnimi czasy, jeśli chodzi o książki. Nie wiem, czy to wiąże się z tym, że po prostu szybko je czytam i nie potrafię jakoś tak wczuć się w rolę głównych bohaterów. Tutaj było troszeczkę inaczej, ponieważ Taylor wzbudziła we mnie wszelkie pozytywne emocje. Chociaż jej historia ta sprzed 5 lat, kiedy uciekła z tego domku, obiecując sobie, że już nigdy nie wróci do Lake Phoenix, wydała mi się taka błaha i trochę troszeczkę naciągnięta, ale z drugiej strony zastanowiłam się, jak ja zachowywałam się w wieku 12 lat. Większość fabuły kręci się wokół wspomnień Taylor, wspomnień o ojcu, wspomnień o wydarzeniach sprzed 5 lat, wspomnień z dzieciństwa, które gdzieś tam zachowały się w jej umyśle. Dlatego Taylor wydała mi się ludzka. Totalnie ludzka. Niepapierowa postać, która gdzieś tam idzie, coś robi, coś mówi i tak dalej, ale postać, która ma uczucia, która mimo wszystko żyje w tej książce. Temat w Lecie drugiej szansy jest dość ciężki. O przemijaniu, o odejściu z tego świata, o tym, jak czasami jest to ciężkie, czasami zawsze jest ciężkie, jeżeli odchodzi od nas ukochana osoba, osoba, w której pokładaliśmy jakieś nadzieje, która była dla nas wsparciem. Taką osobą dla Taylor właśnie był jej ojciec, który był taką gwiazdą polarną, do której osoba, do której zawsze mogła przyjść, której mogła się zwierzyć, która była nie tylko jej ojcem, ale także jej przyjacielem, który zawsze miał dla niej dobrą radę, który nigdy jej nie potępił. Jest to powieść typowo młodzieżowa, napisana lekkim językiem, młodzieżowym językiem skierowanym dla młodzieży, więc nie znajdziemy tu jakichś ekstrawaganckich metafor i mega długich opisów. Akcja dzieje się powoli, jednakże mamy tutaj i wątek miłosny, i wątek totalnie wzruszający, wątek przyjaźni, która jest tak ważna w naszym życiu, wątek odejścia, wątek śmierci, wątek próby poradzenia sobie z całą zaistniałą sytuacją i wątek ojca, który
tak bardzo kocha swoje dzieci, który nie chce ich opuścić, który ma z tego powodu wyrzuty sumienia, ponieważ wie, że nie będzie mógł zobaczyć, jak Gelsie dorasta, nie będzie mógł zobaczyć, jak Warren radzi sobie na studiach, nie będzie mógł zobaczyć tego, jak Taylor poradzi sobie w swoim życiu. Najbardziej w rodzinie Edwardsów podoba mi się to, że stanowią jedność. Kiedy dzieje się coś złego, kiedy ktoś ma kłopoty, potrafią ze sobą rozmawiać, potrafią stawić temu czoła i szczerze powiedziawszy, bardzo im tego zazdrościłam. Mimo że stanowią jedność, każdy z nich cierpi na swój własny sposób. I końcowe strony, końcowe dwa rozdziały bodajże, to jest taka pompa, jeżeli chodzi o wylewanie łez. Ja się wzruszyłam totalnie, chociaż rzadko płaczę na książkach, rzadko mi się to zdarza. Ostatni raz płakałam na Insygniach Śmierci, kiedy umierał Skredek, więc no... Morgan Madsen udało się mnie wzruszyć, udało jej się zainteresować mnie tą fabułą. Taylor nie jest już 12-letnią dziewczynką, jest świadoma tego, co się dzieje, jest świadoma tego, że ma jedyną szansę, żeby wszystko na nowo poukładać, żeby zmierzyć się z tą przeszłością i tym razem nie ucieka, stawia jej czoła. To jest fajne, bo mamy obraz Taylor, kiedy ma 12 lat i mamy obraz, kiedy ma 17 lat. Widzimy, jak bardzo w środku się zmieniła, jak życie popchnęło ją do przodu, jak ta emocjonalność w niej się rozwinęła. Więc to też jest takie przesłanie, żebyśmy się nie załamywali, kiedy gdzieś tam coś tam nam się nie uda, ponieważ możemy zrobić to drugi raz, możemy spróbować jeszcze raz, a nóż widelec nam się tym razem uda i gdzieś tam te nasze marzenia uda się spełnić, bo każdy z nas ma gdzieś jakieś marzenia, które chciałby spełnić, ale na przykład się nie udało teraz i już mamy w głowie takie myślenie, o mój Boże, nie udało się, już do tego nie wrócę, rzucam to w cholerę i nie będę już tego robił dalej. Jest to opowieść prawdziwa o życiu, o przyjaźni, o miłości i polecam wam wszystkim, mnie się bardzo podobała, bardzo dobrze mi się ją czytało. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie mojej dzisiejszej recenzji i dawajcie łapki w górę, jeśli wam się podobało. Obiecuję, że będzie tych recenzji więcej, chociaż zaczęłam nową pracę i jest to troszeczkę moment stresujący dla mnie. I od razu mówię, że nie pojawi się wrześniowy wrap-up, ponieważ we wrześniu przeczytałam tylko 2,5 książki. Shame. Więc wrap-up pojawi się pod koniec października, kiedy tego nazbiera się troszeczkę więcej, mam nadzieję. I tak, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, cześć!